Siemka, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy sobie troszkę o tym, co dalej z Drakensangiem na kanale. Będzie to odcinek taki pogadankowo-informacyjny. Możecie zostawić łapkę, suba, po obejrzeniu napisać komentarz, co wy o tym wszystkim sądzicie. Sorry, jeśli mój głos będzie troszkę inny, ale mam katarek, więc może to troszkę brzmieć inaczej. No i przejdźmy już do odcinka. Myślę, że zaczniemy od początku. Ja w gierkę gram, no, grubo dobre kilka lat. Pamiętam, jak była aktualizacja, która zmieniała maksymalny 45 poziom na 50 i 50 na 55. Grałem sobie wtedy i wspominam tę aktualizację bardzo dobrze. Ten nowy content był ciekawy, fajnie się to grało. Różnicowało to troszkę gierkę. Po prostu mi się to podobało. Kiedy dowiedzieliśmy się, że będzie kolejne zwiększenie maksymalnego poziomu, no to myślałem, że po prostu tak jak ostatnio, tak? Czyli o 5 leveli, czyli z 55 na 60 to zwiększą. Okazało się inaczej. Maksymalnym poziomem okazał się być setny. No i wyszła ta zawartość. No i niestety wiele osób przez nią odeszło z giereczki. Wyszła wykonana tak średnio, moim zdaniem. Dużo bugów było i tak dalej. Dużo osób odeszło, to widać na przykład po mojej gildii, która nigdy nie była jakoś nie wiadomo jak aktywna, ale teraz no po prostu świecą tu pustki, a jeszcze lepiej widać to po moim Discordzie, tak? Bo Discord w latach swojej, można powiedzieć, świetności, to tam nigdy nie widziałem, żeby nikogo nie było na po prostu, żeby nikt nie siedział na kanale, a czasem to potrafiło tam kilkanaście osób siedzieć. No i to było naprawdę fajne, tak? Ten Discord głównie był, wiadomo, drakensangowy. No a teraz naprawdę na tym Discordzie no, jest dużo mniejszy ruch. No bo też dużo osób od tego to po prostu do drakensanga się zniechęciło. Dzisiaj troszkę powiem, co mnie zniechęca. Powiem, co dalej będziemy, czy dalej będę nagrywał i tak dalej. No i dobra. Myślę, że przejdziemy teraz do tych moim zdaniem dużych wad, które ta aktualizacja wprowadziła. No i dobra, zaczynajmy. No i dobra, załóżmy, że jest sobie gościu, usłyszał o giereczce, spodobała mu się i postanowił sobie zagrać. No to gra sobie, zaczyna tam farmić. Pierwsze te 55 leveli, czyli do momentu przed aktualizacją, jak najbardziej spoko, farmi sobie, cały czas ma nowe misje, wraz z ich robieniem leveluje, zdobywa nowe. No i tak sobie farmi. Dociera do etapu 55 levela. No i leci, by robić tę misję z między światami. Tam też sobie farmi, wszystko spoko. Aż nagle na granicy, nie wiem, załóżmy 60, maksymalnie 65 poziomu, kończą mu się misje. Nie ma już jakby co robić. Znaczy, zostało mu tylko farmienie. No to farmi. Te 35 leveli będzie farmił i zazwyczaj w jednej lokacji i będą to przedmieścia. No i to jest moim zdaniem słabe, tak? Bo to było fajne właśnie w Drakensangu, że cały czas mieliśmy te misje, cały czas po prostu oprócz farmienia były tam jakieś questy do wykonania, coś tam się tym różniło. No teraz jest mnóstwo tych leveli, w których po prostu musimy farmić. To moim zdaniem jest na minus. Dalej, naprawdę solo graczowi jest ciężko cokolwiek teraz zrobić. Bo spoko. Granie w grupie powinno być nagradzane, ale nie aż tak, że gracze solo mają naprawdę teraz ciężko. I jeśli się nie znajdzie jakiegoś bractwa, albo jeśli się nie gra z kimś, no to serio ciężko jest tutaj grać solo. A też wiadomo, że jak się pisze na przykład tutaj na tym regionalnym, no to jeśli się jest jeszcze słabszym, tak, bo się zaczyna dopiero, albo tam jest się początkującym, albo nawet takim średnio zaawansowanym, ale nie ma się tego też setu, nie wiadomo jakiego, no to też ciężko jest znaleźć taką grupę, która by cię chciała i jak się nie ma tego teammage'u odpowiedniego. A więc moim zdaniem bardzo, bardzo utrudnili teraz po prostu grę dla graczy solo. I to jest na minus. Dalej, poziom wiedzy. To jest całkiem zabawne, jak ta wiedza wolno leci. Kiedyś, no to tą wiedzę się wbijało naprawdę szybko, ja mam teraz 153 poziom tej wiedzy. No i wbijało się to szybko, były runki,
można było fajnie sobie wyfarmić. Teraz jest to naprawdę, no zajmuje to po prostu ogrom czasu, żeby sobie tą wiedzę wbijać. Te runki średnio pomagają, tej wiedzy leci bardzo mało. No i wbić ją bardzo ciężko jest. No trzeba po prostu mnóstwo farmić, a i tak leci tego mało. Dalej, dużo bugów. Tutaj piszecie, że na przykład choćby na Discordzie, że różne rzeczy się dzieją. Słyszałem, że też arenka tutaj się pali. Oczywiście niedosłownie. Więc takie rzeczy. No i arenki nigdy nie... Raz może sobie miałem taki okres, że sobie bardziej grałem, ale arenka nigdy mnie tam jakoś nie ciekawiła. Więc no dla mnie to tam nie jest... wiecie, dla mnie to tam... No nie jestem w temacie jakby tam. No i tak, co dalej z tym Drakensangiem? Bo tutaj narzekam. Też sorka za jakieś tam przejęzyczenie, jakieś tam dłuższe zastanawianie się. Ale nagrywam to jak na spontana. Pewnie o wielu rzeczach zapomnę, o wielu błędach. Ale no, chciałbym, żeby ten materiał był jak najbardziej szczery. No dobra, kontynuujemy. Więc na pewno ta aktualizacja przyniosła dużo błędów, dużo rozwiązań, które mi się nie podobają po prostu. Ale też na pewno przyniosła kilka fajnych rzeczy, tak? Te lokacje są spoko. Te, które zostały dodane, te misje są, mi się podobały na przykład. Też na plus jest na pewno teraz craftowanie, że nie trzeba aż tyle spędzać czasu, żeby coś fajnego sobie zrobić. Jest też w gąszczu tych złych rzeczy są też dobre. I co dalej z Drakensangiem? Kluczowe pytanie. Czy będę nagrywał? Będę nagrywał, tak? Od czasu do czasu będę chciał to nagrywać, tą giereczkę. I głównie to będę chciał nowości jakieś nagrywać. Na przykład teraz jest evencik Straszliwe Cienie Nowa Era. Chciałbym sobie z niego ponagrywać. Jakieś inne eventy. Też chciałbym zrobić wam takie jakieś odcinki. Bo naprawdę, jak sobie... Nie pamiętam w sumie, kiedy ostatnio tak, wiecie, przysiadłem, żeby na przykład pograć 2 godziny i pofarmić. No to tak miałem rzadko w ostatnich kilku tygodniach. Ale jak nagrywam, to mi się naprawdę spoko gra. Jak robię sobie na przykład taki odcinek, że sobie siadam i gram sobie godzinkę z tego, coś tam montuję. To jest naprawdę spoko. Wiem, że też duża część osób od tego Drakensanga odeszła. Albo po prostu tak patrzy z boku, co się dzieje, ale już tak średnio gra. I myślę, że moja postawa będzie mniej więcej taka, że będę sobie wchodził na jakieś eventy, będę sobie starał się coś tam mniej więcej robić. Nie będę też jakoś super, wiecie, grał tak ostro, budował setu i tak dalej. Po prostu poczekam, zobaczymy, co przyniosą aktualizacje. W międzyczasie będę sobie coś tam nagrywał z tego Drakensanga, tak od czasu do czasu. No i myślę, że to jest dobra postawa, bo wiem, że też no, znaczna część mojego kanału po prostu to są widzowie Drakensanga. W spoko mi się naprawdę to robi, w sensie jakieś omawianie eventów, takie rzeczy. Więc myślę, że dalej to będę robił. Zobaczymy też jak będzie z częstotliwością tych ciekawych rzeczy, które mógłbym wam pokazać. Ale myślę, że tak jak zazwyczaj będzie to mniej więcej ten jeden tydzień, co 2 tygodnie odcinek, tak? Z Drakensanga. W międzyczasie no, będą też inne serie, które mam na kanale. Chociażby Albion Online, teraz rozpocząłem sobie serię z Path of Exile. Jakieś tam sporadyczne odcinki z jakiegoś LoL'a, CS'a. No i dobra, myślę, że to będzie mniej więcej większość tego, co chciałem przekazać. Do tego materiału podchodziłem kilka razy, żeby go nagrać, więc pewnie nie wszystko powiedziałem. Niektóre rzeczy możliwe, że zapomniałem. No ale tak jak powiedziałem, będę chciał po prostu sobie patrzeć, co się dzieje z tą giereczką. Będziemy sobie wchodzić, będziemy sobie sprawdzać te aktualizacje. No i miejmy nadzieję, że no będzie to na lepsze, tak, że może po kilku aktualizacjach gierka będzie wrócić ten klimacik, co kiedyś, jak się grało. Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że jeśli odeszliście od Drakensanga albo zrobiliście sobie przerwę, to od czasu do czasu po prostu wejdziecie na mój kanał, zobaczycie sobie filmik, czy tam z jakiegoś eventu, czy tam z aktualizacji jakiejś, czy tam jak sobie gram. No i będziecie śledzić i może jak uznacie, o na przykład ten event jest fajny, podoba mi się,
to może sobie wrócicie. No i co? Myślę, że to będzie tyle. Taki tutaj materiał troszkę bardziej pogadankowy. Dzięki, że oglądaliście. Jak mówię, napiszcie waszą opinię w komentarzu, to zawsze sobie fajnie poczytam. Możecie zostawić łapkę, możecie zostawić suba, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam na kolejne odcinki, tak? Czy to z tego Drakensanga, czy to z innych gierek. No i co? Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, no i cześć, do następnego. Pa, pa.